wojsko. Ludność cywilna straciła całkowicie nadzieję na może nie wygranie wojny, ale stawianie dalszego opału. Już wtedy nie mieliśmy żadnych szans. Mogliśmy tylko poddawać się, bo nie uciekać do Rumunii, żeby później walczyć na zachodzie. Niestety nasi wcześniej sprzymierzeńcy nie dotrzymali słowa. Nie uderzyli na ręce, żeby ta historia się potoczyła inaczej. I przedstawiamy dzisiaj jako rekonstruktorzy mundury polskie, które były używane podczas II wojny światowej przez Wojsko Polskie. Ja jestem w mundurze partyzanta po prostu, Narodowych Sił Zbrojnych. Kolega Janusz jest w mundurze mobilizacyjnym z września 1939 roku, kiedy już było wiadomo, że wybuchnie wojna. A kolega Arek jest w mundurze powstańca warszawskiego. Nasi żołnierze w Powstaniu Warszawskim dla odróżnienia się od przeciwnika i dla oznaczenia się, że są żołnierzami polskimi, nosili na prawym ramieniu biało-czerwone opaski. Hełmy oznaczali biało-czerwonymi flagami, opaskami albo malowali biało-czerwone flagi. To jest pepesza, czyli pistolet maszynowy Szpakina, radziecka broń bardzo popularna i charakterystyczna poprzez pełnowy magazynek. Strzelała naboje pistoletowe. Typowy nabój do pistoletu tetki. A to jest pistolet maszynowy Sudajewa, trochę późniejsza konstrukcja, trochę lżejszy i myślę, że poręczniejszy w walce. A to jest słynny polski pistolet Wis. Jak może pamiętacie, taka piosenka Pałacyk Michla, powstańcza, gdzie śpiewano Woda tygrysy mają wisy. Granat czynkowy znany też może z filmów, niemiecki granat. Okopy, wiecie co to są? Są takie rowy wykopane w ziemi, gdzie żołnierze się chowali i po to, żeby być niewidocznym, można było przez taki peryskop z głębi tego rowu patrzeć na przedpole, co się dzieje. Oryginalna maska przeciwgazowa z 1935 roku. Każdy polski żołnierz miał taką maskę na wyposażeniu. Saperka, łopatka saperska. Każdy żołnierz piechoty nosił taką łopatkę razem z bagnetem przykroczoną do pasa. I to one służyły do kopania okopów. Trzeba czasami swoje rzeczy na naszą historię, swoje przedłużenia.